Wiesz co? Kurczę, wiele czynników się na to wszystko, wiesz, złożyło, bo największy taki wpływ to miała moja praca w Miejskim Centrum Kultury jako realizator dźwięku. Tam też przez okres kilku lat był szereg jakichś różnych szkoleń, czy to z zakresu, powiedzmy, obsługi mikserów cyfrowych, czy to będą systemy nagłośnieniowe, końcówki mocy, prezentacje różnych firm właśnie z tematem związanych. Także tą wiedzę trochę, no wiadomo, nie wszystko, ale sporo tej wiedzy zostało. Później, jak już tam w firmie nie pracowałem, wiadomo, była inna firma, trzecia, czwarta, jednak można powiedzieć, że błądziłem. Zawsze po prostu wracałem do muzyki i ostatecznie wróciłem, mogę powiedzieć, do muzyki, no bo to w studio no to nic więcej jak tylko dźwięki, muzyka i te sprawy, nie? Także tutaj mnie po prostu już popchnęła żona. Jest opcja projektu unijnego. Napisany został formularz zgłoszeniowy. Formularz złożyłem, no okazało się, że formularz został zakwalifikowany do projektu i no i później się już zaczęło pisanie biznesplanu i finalnie mamy bazę. Skąd pomysł na nazwę? Pomysł był bardzo prosty, bo też się na początku głowiłem, kurczę, jak tutaj nazwać, jak nazwać ten studio w ogóle, no bo już wiadomo, że to będzie studio nagrań, prawda? I jak to nazwać, a może tak, a może tak, no nie, z bratem rozmawiam, a nazwij baza, zawsze tam, szło się do bazy tam na górę, tam wiesz, jakiś ten, na próbę czy coś, nie? Zobacz, no tak. Studio nagrań dźwiękowy z bazą. No dobra. Poszło, nie? Działa.